Sprzyjają temu nie tylko wydarzenia plenerowe, różnego rodzaju koncerty, ale też spotkania towarzyskie, czy to wokół grilla, czy nad jeziorem, a być może uroczystości rodzinne. I rzeczywiście podsumowując miniony tydzień, warto tutaj podkreślić, że policjanci ze szczecineckiej jednostki na terenie całego powiatu wyeliminowali z ruchu drogowego aż 7 nietrzeźwych kierujących, w tym również znaleźli się rowerzyści, którzy na swoich jednośladach, znajdując się w stanie nietrzeźwości, stwarzali realne zagrożenie dla ruchu drogowego, ale również dla innych uczestników tego ruchu. Rekordzistą minionego tygodnia był 45-latek, który został zatrzymany przez policjanta, który był już po służbie. Otóż policjant wracał po służbie do miejsca zamieszkania i na swojej drodze zauważył pojazd marki Ford Mondeo, który nie trzymał swojego toru jazdy. Jechał tak zwanym zygzakiem, dlatego zaniepokojony funkcjonariusz zdecydował się zatrzymać kierującego i rzeczywiście już w pierwszych sekundach rozmowy, kiedy otworzył drzwi i zabezpieczył kluczyki od pojazdu, okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości. Potwierdził to policyjny alkotest, który wykazał, że mężczyzna, prowadząc swój pojazd, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna teraz odpowie za to przestępstwo. Grozi mu nie tylko 2 lata pozbawienia wolności. Ten zarzut mężczyzna usłyszy tuż po wytrzeźwieniu, ale ta dotkliwa kara, którą też jest sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ale to nie jedyny kierujący, który odpowie za to przestępstwo, ponieważ policjanci w miniony weekend zostali zadysponowani do zdarzenia drogowego i przy obsłudze tego zdarzenia drogowego okazało się, że kierujący Audi A5 znajduje się w stanie nietrzeźwości, to prawie promil alkoholu w organizmie, a co więcej, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony przez sąd w Drawsku Pomorskim, ale do tej sytuacji nie doszło tak łatwo, ponieważ mężczyzna stracił panowanie nad swoim pojazdem i powodując kolizję, świadkowie zadzwonili po policję. Na miejscu oprócz kierującego zastaliśmy też członka rodziny, który pierwotnie przyznawał się do tego, że to on, będąc trzeźwy, prowadził pojazd, natomiast osoba w stanie nietrzeźwości była tylko pasażerem. Niemniej jednak policjanci szybko dotarli do świadków, którzy widzieli moment zdarzenia drogowego, a kierujący bał się odpowiedzialności nie tylko ze względu na to, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, ale też ciążące na nim zakazy, a mężczyzna właśnie wracał z wesela, które mocno było zakrapiane alkoholem, więc ta sytuacja pokazuje, że o nieszczęście nie jest trudno. Musimy pamiętać o tych rygorystycznych zasadach. Alkohol, kierownica to są połączenia, które należy zdecydowanie eliminować. Reagujmy i pamiętajmy, że nie ochronimy swoich członków rodziny przed tuszowaniem takich spraw, a właśnie zdecydowane działania powodują, że szybciej takie osoby poniosą po pierwsze konsekwencje, ale też zrozumią, jaki błąd popełniły. Nie brakuje również amatorów cudzego mienia. Rzeczywiście w połowie lipca, a dokładnie z 20 na 21 wpłynęło do nas zawiadomienie o kradzieży znacznej ilości płytek ceramicznych. Policjanci przyjęli zawiadomienie i od tamtego momentu przesłuchiwali świadków, docierali do nowych elementów, które pozwoliły ułożyć całą układankę w całość. W wyniku zebranego materiału dowodowego w tej sprawie udało się nie tylko odzyskać płytki, ale też zatrzymać mieszkańca Bornego Sulinowa, który teraz odpowie za tą kradzież. Kradzieżą dokonał straty na kwotę ponad 16 tysięcy złotych, a teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Strażnicy podjęli 102 interwencje, operatorzy monitoringu ujawnili 22 zdarzenia. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili do nas 70 interwencji. Już same te liczby wskazują, że mieliśmy co robić. Jedna osoba w tym czasie została doprowadzona do miejsca zamieszkania. Strażnicy zastosowali blokadę na koła 9 pojazdów.
pomimo tego okresu letniego pomagaliśmy również w uruchomieniu 5 samochodów. W ciągu ostatniego tygodnia również 10 zwierząt zostało przez nas przekazanych do schroniska dla zwierząt lub lekarzy weterynarii. Natomiast z interwencji może ciekawszych, może bardziej interesujących. Pierwsza miała miejsce 28 lipca około godziny 8.30. Do Dużego Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta, która spanikowana mówiła, że do mieszkania wleciał nietoperz i nie może się go pozbyć. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zlokalizowali tego nietoperza w mieszkaniu, no i przy pomocy siatkowego podbieraka złapali go, następnie wywieźli w parku miejski, do parku miejskiego i tam został wypuszczony na wolność. 29 lipca około godziny 2 na terenie ślusarni ratownicy medyczni udzielali pomocy dla mężczyzny upojonego alkoholem, któremu dodatkowo trochę zdrowie szwankowało. Po udzieleniu pomocy został przez strażników doprowadzony do miejsca zamieszkania. 29 lipca 20.45 zgłoszenie o starszym mężczyźnie znajdującym się na ulicy Połczyńskiej, który miał problemy z pamięcią i nie potrafił trafić do domu, nie bardzo wiedział, kim jest. Strażnikom udało się ustalić w końcu, gdzie może zamieszkiwać. Odprowadzając go do domu, zostali syna, który go odebrał, który w tym czasie sam poszukiwał ojca w mieście. W dniach 27 do 30 lipca zabezpieczaliśmy również imprezy odbywające się w ramach cyklicznie odbywającego się art pikniku na terenie miasta. Także to były takie interwencje, o których chciałbym Państwu przekazać. Na szczęście obyło się bez potrzeby jakiejś interwencji, szczególnie drastycznych z naszej strony. Także to tak wyglądał ostatni tydzień naszej pracy.